Jest. Dobra. Thank you.
Nie wiem, czy to jest. Też jej to robiłem w przyjęte. No. Tego tu nigdy nie było. Mieliśmy 27 maja Brynickie
świętym Michała Kara. Walczył z Żydami, pokonał tego szatana. To biblijny przekaz, znany. Rzeźba jest święta z rodzinnego parafialnego do kościoła, który diabły uczczony. Przy okazji w ten sposób połączyłem naszego prowincjata z naszą parafią Dręboszów na Wisłą i Dunajce, który wpada w tym miejscu. I jak ktoś ma bagażnik, żeby takie obrazy można było wziąć, bo tam dla każdego, ale wiem, że jest kłopot przy wiedzie, to bardzo proszę odliczyć obrazy z 80 dni. 80, 100, 100 obrazów. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Cię, Panie, racz nad serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim ciemno Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Polećmy również zmarłych kolarzy, kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Wieczne odpocznek racz im dać, Panie. Wieczne odpocznek racz im dać, Panie. Wieczne odpocznek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rzadko się trafia ta okazja, żeby taką grupę szczególną módlą no naprawdę zorganizować tyle osób na rowerach i na takiej przestrzeni. Nie jest łatwo. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie wiem, może się mylę, może to są podwieści, dla których nie robi to trudności, ale myślę, że nie jest łatwo. Tak, tak. My teraz tak co roku się organizujemy z liceum. Nasza klasa jest dość taka zgrana. Ale w tamtym roku się nie udało robić spotkanie. Tutaj robimy spotkanie za tydzień. No, mamy umówione spotkanie na ten rok. Może się uda. To wiem, że czasem 10 osób przyjedzie, ale jest trudno, żeby 10 osób zgarnąć. No, to tak jest. Tym bardziej się cieszę, że jest taka możliwość tutaj z Wami się spotkać. Może ja tutaj pokażę w parafii, że taka grupa jest. To może się znajdą tacy, którzy dołączą do nas. Nie? Dziękuję za modlitwę o powołanie. Tego roku jest kiepsko, gdy chodzi o diecezję tarnowską na pierwszą turę. Teraz nie wiem, jak będzie jeszcze po wakacjach, muszę do zgłoszenia się. Było się jakbyśmy się zgłaszali, mój rocznik był nas 64. To jest różnica 7 na 64, prawda? Taka jest w tej chwili proporcja, to jest tendencja polska, jak to widać w całej Polsce, już w tym miejscu. I trzeba się modlić. I na pewno to będzie skutkować. Różne są przyczyny tego, że tak jest. Ale jak się będziemy modlić, to będą jej powołania. Bardzo proszę. Księdze Wybożu, jeszcze mi tak krótko o sobie. Bóg zabrał wielkie za sprawę modlitwę, za to, że się nas ugościli, za te piękne prezenty. Jak widać, jest to 10. Góralska, pierwszy parowodowa Zakopane Hel. W tym roku, że jest to jubileusz chyba 10. i ten rok taki też jubileuszowy. Odzyskanie niepodległości i jedziemy dookoła Polski. Także robimy około 3000 km w sumie na rowerach w ciągu 3 tygodni. Grupa, jak widać, jest dość liczna, 80 osób. Nie wszyscy jadą dookoła, ale większość potem będzie jeszcze wracać. Mamy wśród naszej grupie trzech kapłanów. Tutaj ksiądz Tadeusz, ksiądz Robert i ksiądz Piotr oraz brat szkolny, który prowadził modlitwę. Księże Piotrze, pokażcie, bo tu pytam o Ciebie. Tak, to jest Piotr, tutaj ksiądz Tadeusz i jeszcze ksiądz Robert gdzieś na schodach. Pilnuje Robert pilnuje. No, także jeszcze raz wielki Bóg zapłał z Pana Bogiem. Zgłosi, żeby na szybko coś zrobić. Ale jak
Szczęścia Boże, gratuluję. Prowadzę. To prosimy bardzo. Takie dwa słowa tylko do rzeczy, tak się zakończy. Pierwsza szła jako pieśń, jeżeli Kaszowi wędrowali celu do Czerwcowy. I później była jakaś tam jubileusz, nie wiem jak nie przesłamać. I przerzucili to nagle. Wiem, on był około 350 przyszło pieszo, około 1000 przyjechało z środkami do pomocy. I później my jako górale oddaliśmy pewno, tylko szło 70 i troszkę w tych usach, bo związek potrwa około 4 autobusów. Ja się tam między nimi znalazłem, w górale po góralsku, ksiądzące po przy oczywiście, ważyły w sanktuarium. Można pielgrzymować, bo to jest dość daleko przez całą Polskę, ale co 5 lat będą te wieże. Niesie się łatwo właśnie, jako z tego związku Łotwa, no i takie myśli przyszły, no to jedzie do rowerami. No ale troszkę kolegi się doczyniali, ale na tym się zakończyło. Wyszliśmy z kościoła, jeden z kolegów pyta, jak się gdzieś to na poważnie powiedziałem, mówię tak, wtedy by się stało przejechać. No i tak po marku pieszo był 12, później 30, ale w międzyczasie też tą pieśń zadałem po prostu te myśli prezesowi Związku Płatana. I on mówi tak, mówię do niego też, że tak było ludzie, ja się weźmie, bo on się pierwsze trochę śmiał. No, ale podeszedł za chwilę i do mnie mówi tak, ja się, jeżeli to jest poważnie, a ja byś pod Związku Płatana, i tak to zostało do 10 lat. Ostatnie słowo, ale myślę, że byłoby niesprawiedliwie. Byłoby niesprawiedliwie. Bo tak, jeden pan, drugi pan, trzeci pan mówi, a pani nic. Prosimy jedną chociaż. Jak to się stało, że byście się zdecydowali na takie graje? Bo widzę, że w Rosjewskiej 12. 17, to co ja wiesz, nie mówię do innej szkoły, to właśnie. No dobra, wszystko. A krótko prosimy, krótko. W porządku. Króciutko. Ksiądz Jarek mówi króciutko. Więc dlatego jedziemy, my kobiety, ponieważ nie jesteśmy nic gorsze od mężczyzn. Tak samo dajemy radę. Jesteśmy silne, wytrwałe. I myślę, że nie jeden pan mógł się zawstydzić przy tym wydało. Ale to nie tak, żeby było coś tam w złości do pana, broń Boże. A księdzu proboszczowi gratuluję tutaj tej gospodarności, bo jak weszłam, to powiem, że na początku myślałam, że ksiądz nie jest księdzem. Ale w tej chwili to szacun, naprawdę szacun, że ksiądz potrafił się tak. Wolną Polskę zachowamy, gdzie się duchem napełnimy.
Jest to stulecie odzyskania niepodległości przez Polaków. I tu właśnie chcemy się na tym, co o tą wolną Polskę już tyle lat wcześniej walczyli. Chcemy się pomodlić, wspomnieć w różnych miejscach, bo jak wiadomo, te walki, można powiedzieć, ta wojna toczyła się prawie w każdym zakątku Polski. Wiadomo, że były rozbiory, później się to wszystko łączyło i to stulecie chcemy szczególnie uczcić.